Niestety padła mi bateria, no więc tutaj dodałem tak 1,5 łyżki mąki dyniowej, jedno jajko, szczyptę sody, 1,5 łyżeczki serka kremowego śmietankowego i łyżkę babki płeśnik. No i teraz to zamieszam i będę to, no i będę to też piekł w temperaturze 150 stopni. Zobaczymy w sumie, kluczowe jest to, jaka będzie z tego konsystencja. Jak za rzadka, trzeba będzie dodać mąki. Nie będę tu dodawał mąki kokosowej, bo jestem ciekaw, jak wyjdzie z mąką dyniową. No, nawet całkiem fajnie to wychodzi, coś takiego. Ale dodam jeszcze trochę mąki dyniowej. Płeśnik i zamieszam. Tutaj też do jednego można dodać kakao, jakby się chciało. Tu myślę, że to jeszcze zgęstnieje. Także tak to wygląda. Jeszcze chyba napęcznieje. No i też będę piekł za niedługo.